Witajcie. Nagrywam drugi odcinek odnośnie Kajko i Kokosza kontra Asterix i Obelix w sprawie, czy to jest plagiat, czy nie. Nagrywam, bo się okazało, że nie zdobyłem wartościowych materiałów, jakie mam teraz dzięki mojemu koledze Kamilowi. Kamil, dzięki za podrzucenie tego linka. Więc mam teraz o wiele większe informacje i dokładniejsze. Kamil dał mi linka do bloga fanatyków komiksów Janusza Chrysty, którzy zbadali sprawę dogłębnie i dzięki temu mamy dokładne informacje, co się działo, co się wydarzyło, a co się nie wydarzyło i możemy się do końca dowiedzieć, jak sprawa wygląda, czy jest to plagiat, czy nie. Oczywiście kontaktowałem się z chłopakami i pozwolono mi skorzystać z ich ciężkiej pracy, wieloletniej pracy, bo to już prawie chyba 20 lat na necie z tym blogiem, więc szczerze polecam wam tam zajrzeć. Ja to zrobię tylko w bardzo szybkiej, krótkiej formie, ale jeśli ktoś z was chce zgłębić temat, to polecam blog Na Plasterki. Link wrzucę pod filmem, żebyście mogli sobie to na spokojnie wszystko ogarnąć, bo materiału jest ogrom. Lata badań dociekliwych, wnikliwych, więc szczerze polecam. W tle możecie słyszeć mojego synka, ponieważ tu się kręci i strasznie chce się dostać do środka naszego małego studio i zobaczyć, co robię, więc postaram się streścić. W każdym razie chciałem powiedzieć, że mój film nie był do końca kompletny. Znalazłem dwa artykuły, gdzie jeden stwierdził, że sprawa domniemanego plagiatu się skończyła, jest wyjaśniona. Nie dotarłem do tego bloga, który podrzucił mi Kamil. Jeszcze raz dzięki, Kamil, za to. Świetna sprawa, świetna rzecz. Polecam wejść w link w opisie filmu i poczytać, jeśli jesteście miłośnikami Kajko Kokosza, tak samo jak ja i moi koledzy i ludzie z tego właśnie bloga. Moja cała wypowiedź będzie oparta o PDF-a Arkadiusza Florka, Kajko i Kokosz, Świat Dzielnych Wojów. Tam jest nie tylko wyjaśniona sprawa plagiatu, domniemanego plagiatu, ale także możecie się dowiedzieć o czasie akcji komiksów, o Mirmiłowie i okolicach, o zbójcerzach, o wszystkich wyprawach, o głównych bohaterach, o niekonsekwencjach w serii Kajko i Kokosza, o ciekawostkach, bo się okazuje, że Janusz Chrysta nie tylko jakby kopiował i zapożyczał z Asterixa i Obelixa, ale też potrafił jakby kopiować i zapożyczać samego siebie ze swoich wcześniejszych komiksów, także sprawa nie jest tak łatwa i prosta do wyjaśnienia. Więc moim zdaniem Janusz Chrysta ułatwiłby nam wszystkim sprawę, gdyby szczerze powiedział, że słuchajcie, no tak, wyszedł Asterix i Obelix, zobaczyłem, jak wyglądają, stwierdziłem, że coś takiego zdałoby egzamin u nas w kraju, więc stwierdziłem, że Kajka i Koka przerobię na Kajko i Kokosza, na średniowiecznych wojów. Wszyscy by powiedzieli pewnie, spoko, fajny pomysł, coś naszego takiego krajowego też się nam przyda. Luzik. I Janusz Chrysta mógłby chodzić z podniesioną głową, no ale niestety wychodzi na to, że jednak się wypowiadał kilka razy w wywiadach. Nie jak błędnie, ja stwierdziłem, że się nie wypowiadał i nie odnosił się do sprawy. Odnosił się, ale wygląda na to, że nie był do końca szczery. No ale koniec mojego dywagowania. Prześledźmy sprawę, jak została wyjaśniona w PDF-ie Arkadiusza Florka i wszystkiego się po kolei dowiemy. Więc w wywiadzie z czasu numer 36, rocznik 78, na pytanie autorki o zarzut naśladownictwa Kajka i Kokosza w stosunku do Asterixa, Chrysta odpowiada: spotkałem się z takim zarzutem, niesłusznym zresztą, bowiem moi bohaterowie powstali znacznie wcześniej, aniżeli Asterix gościnnego. I jest to zupełnie przypadkowa sprawa, że nasze komiksy są podobne. Niemniej jednak jestem pełen podziwu dla twórcy bohatera francuskich komiksów. Oglądałem wiele jego książek i filmów, bardzo mi się podobają. Drugi przykład. Chrysta zapytany o inspirację w wywiadzie dla komiksu Fantastyki numer 4, rok 89, lubię opowiadanie śmiesznych historii, odpowiada: przede wszystkim był to chyba Walt Disney, postacie o proporcjach dzieci i historie opowiadane z przymrużeniem oka. Ponadto komiksy, które ukazywały się przed wojną i zaraz po wojnie, oczywiście Genialny Koziek Matołek, Pat i Pataszon, Agapit Krupka, Flip i Flap, Wicek i Wacek. Teraz wydaje mi się, że pod wpływem tych komiksów zacząłem tworzyć parę bohaterów. Z rzeczy zachodnich miałem dostęp do pisma komunistycznej młodzieży francuskiej Valiant. Na inne komiksy nie trafiłem i do dzisiaj nie mam zbyt wielu możliwości, by coś ciekawego zobaczyć. Jak się potem dowiemy, to był troszeczkę blef. W tym samym wywiadzie
Rysownik mówi też o zarzucie plagiatu podczas pracy dla Relaksu. Zaproponowałem im Kajko Kokosza i wtedy Henryk Kurta, redaktor naczelny magazynu, zarzucił mi plagiat z Asterixa. Musiałem udowadniać, że rysowałem tych bohaterów już w czasach, gdy Asterix jeszcze nie istniał. Więc ja byłem w błędzie, jednak się Christa odniósł. Z czym się nie pomyliłem, to to, że no nie był do końca z nami szczery. Jak Arkadiusz Florek wykazuje w dalszych swoich dochodzeniach, może przeczytam, będzie łatwiej. Gdy przeanalizujemy powyższe wypowiedzi Janusza Christy, to okaże się, że autor wzorował się i inspirował Disneyem, komiksami przedwojennymi i francuskim Valiantem. Nie widział nigdy pisma Pilot, w którym drukowano Asterixa. Plagiat zarzucili mu Polacy, nie Francuzi. Kajtek i Koko oraz Kajko i Kokosz to te same postacie, które zmienił tylko imiona. Swoich bohaterów zaczął rysować, gdy komiks o Galu jeszcze nie istniał. Zobaczmy, czy ma to potwierdzenie w faktach. Więc Gal Asterix narodził się 29 października 1959 roku w pierwszym wydaniu Pilot. Pierwszy album z jego przygodami ukazał się w 1961 roku, więc dwa lata później. Asterix i Obelix nie zmienili się, podobnie jak czasy, w których żyli. Natomiast pierwszy seryjny komiks Christy, Kajtek i Majtek, pojawił się w Wieczorze Wybrzeża we wrześniu 1958 roku, a Koko w listopadzie 1961 roku. Ale Kajtek Majtek nie ma wizualnie nic wspólnego poza imieniem z Kajkiem, który poznał Koka dwa lata później. Obaj zmienili się wraz z rozwojem warsztatu Christy. Kajko i Kokosz zostali przerobieni dopiero z Kajka i Koka w kosmosie z lat 68-72. Parę współczesnych marynarzy Christa zamienia na parę średniowiecznych wojów. Komiksy z Kajtkiem Majtkiem nie mają fabularnie nic wspólnego z Kajkiem i Kokoszem, a co dopiero z Asterixem. Nie jest więc prawdą, że Christa rysował Kajka i Kokosza zanim powstał Asterix. Pod koniec lat 50. zaczął jedynie serię, która stanowiła zalążek późniejszych bohaterów. Kajko i Kokosz powstali dopiero w grudniu 1972 roku, czyli 13 lat po Asterixie. Koniec, kropka. Tak mówią daty i tu mogliśmy w sumie zakończyć, ale pójdźmy dalej. Najgorsze i chyba najśmieszniejsze jest to, jak to u nas w Polsce bywa niestety, że wszystkie albumy zachodniego Asterixa wydano w naszym kraju wcześniej niż gazetową serię o Kajku i Koku. Ćwierć wieku temu nie było w Polsce wielu publikacji na temat Asterixa. Nie była też znana dokładna bibliografia komiksów Janusza Christy. Rysownik mógł więc podciągnąć marynarza Kajka z 1958 roku podwoja Koka. Kurcie mógł udowodnić, że rysował swoich bohaterów wcześniej, przed 1976, ale nie przed komiksem o Galach. Zdaniem badacza twórczości Janusza Christy, Krzysztofa Janicza, pierwsze podobieństwa do Asterixa pojawiły się już we wspomnianym Kajku i Koku w kosmosie, czyli w ostatnim komiksie o parze marynarzy. Podczas kosmicznych przygód dwójka bohaterów odwiedza różne planety i trafia w końcu na taką, na której czasy odpowiadają naszemu średniowieczu. Oni jednak są parą astronautów, a nie częścią rzeczywistości tej planety. Witam ponownie. Mieliśmy małą przerwę, ponieważ moje dzieci wymagały opieki, więc musiałem wyjść i pomóc mojej żonie w przygotowaniach do obiadu. Jedno śpi, drugie się bawi grzecznie, więc mamy chwilę, żeby wrócić do tematu. A więc, prawdą jest jednak, że jest kilka podobieństw między tymi komiksami. W obu komiksach w kotle przyrządza się czarodziejskie mikstury, tak jak widać na obrazku. Do ukończenia każdego brakuje jednego ważnego składnika. Tak jak widać. Dwaj zbóje przypominają gabarytami Asterixa i Obelixa. Rycerz Mantus jest podobny do Panoramixa. Kajtek, podobnie jak Obelix, ma ten sam kłopot z kąpielą w basenie. Wódz Krwar przypomina trochę wodza Asparanoixa. Według encyklopedii PWN plagiatem nazywa się przywłaszczenie cudzego utworu lub pomysłu twórczego, wydania cudzego utworu pod własnym nazwiskiem, dosłowne zapożyczenia z cudzych dzieł, podane jako oryginalne i własne. Na podstawie podanych podobieństw nie można zarzucić Januszowi Christie plagiatu, ale to nie wszystkie podobieństwa między tymi komiksami. Kolejnymi podobieństwami są analogie między postaciami drugoplanowymi, które mimo że są przeciwieństwami wizualnymi w swoich odpowiedników z Asterixa, to mają identyczne cechy charakteru. Wódz Asparanoix, Książę Mirmił,
tchórzliwi, boją się żon. Ich żony, Dobromina i Lubawa, władcze i wybuchowe, trzymają krótko mężów. Druid Panoramix, czarownica Jaga pomagają osadzie lub grodowi, znają się na swoim fachu, zdobywają nagrody za pomoc. Bart Kakofonik, trubadur, nie umieją śpiewać, torturują tym wioskę, są za to kneblowani i związywani i gdyby trubadurowi robić wąsy, byłby bardzo podobny do swojego francuskiego odpowiednika Kakofoniksa. Florek zauważył, że gdyby spojrzeć jednak na to z innej strony, może okazać się, że podobieństwa w cechach charakterów wielu postaci to zwykłe stereotypy, które występują zapewne tak we Francji, jak i w Polsce. Trochę trudniej wyjaśnić to, że stereotypowe charaktery posiadają odpowiedniki tych samych postaci. Akcja obu komiksów toczy się w dawnych czasach, Asterixa w 50 roku przed naszą erą, Kajko kogoś w średniowieczu. Przeciwieństwami Galów są Rzymianie, a Mirmiłowa w pierwszym komiksie rycerze z poznaku Czarnego Trójkąta, którzy przybyli bronić grodu, by później na niego napaść. W kolejnych częściach głównymi wrogami Mirmiłowa zostali zbójcerze. Między Rzymianami i zbójcerzami jest wiele podobieństw. Napadają na teoretycznie słabszych, zawsze dostają tęgiego łupnia, po czym próbują od nowa. Obelix i Kokosz są bardzo silni, Gal za sprawą magicznego napoju, a Woj w pierwszym komiksie dostaje siły, gdy zobaczy własny cień. Jak widać na obrazku. Magiczny napój ma swój odpowiednik także w komiksie Christy. Jest nim fałszywy eliksir w komiksie o złotym pucharze. Postacie podobne do Panoramixa pojawiają się także w innych komiksach Christy. Szranki i konkury, cudowny lek, ale jak udowodnił Krzysztof Janicz, sam Panoramix jest przerysowanym Lambioriksem z komiksu z 1949 roku, tak jak widać na załączonym obrazku. Po odniesionym zwycięstwie Mirmił, podobnie jak Asparanoix, jest noszony przez swoich wojów na tarczy. Kasztelan i wódz podobnie reagują na ból. W obu komiksach łączność działa na podobnych zasadach. Kakofonix i Jaga mieszkają w domkach na drzewie. Co ciekawe, Mirmiłowo i osada Galów z lotu ptaka wyglądają bardzo podobnie. Więc jak zauważyliście, jak udało się chłopakom z blogu Na Plasterkach i Arkadyszowi Fedorkowi wykazać, trochę dużo tych podobieństw, jak na przypadkową zbieżność pomysłów. Trochę dużo jak na inspirację. Trochę za mało jak na plagiat. W sam raz, by je nazwać zapożyczeniami. Więc jak już mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że Christa mógł przyznać, że widział komiksy o Asterixie, że były dla niego inspiracją i że stwierdził, że to będzie dobry pomysł przenieść to na nasze polskie realia. Wtedy, tak jak mówiłem, mógłby chodzić z podniesioną głową, a my nie mielibyśmy tej rozkminy i wszyscy byliby szczęśliwi. No ale tak się niestety nie stało, więc teraz kto chce, tak jak ja i lub chłopaki z blogu Na Plasterki, próbujemy dojść do odpowiedzi, jak naprawdę było. No i wydaje mi się, że fakty, które przedstawiliśmy razem na tym wideo, mówią same za siebie. Jak twierdzi Arkadiusz Florek, tak naprawdę nic by się nie stało, gdyby Christa się przyznał, ponieważ prześcignął chłopaków z Francji. I komiks nasz, Kajko i Kokosz, jest o wiele lepszy, ciekawszy, jest tam więcej historii, lepszy żart sytuacyjny, odniesienia do polskiej sytuacji, żarty takie typowe dla nas, tak jak użycie słowa remament i tak dalej, i tak dalej. Więc ja osobiście bardzo lubię Kajka i Kokosza, wychowałem się na tej serii, jest dla mnie bardzo ważna. Jedna z najważniejszych serii polskich komiksów, jakie czytałem i na jakich się wychowałem i na jakich uczyłem się także rysować, więc dla mnie nie mamy żadnego problemu z tym, że Christa zapożyczał, czy nawet chamsko mówiąc kopiował od Uderco i Gościnnego. Totalnie nie mam problemu. Gdyby tylko mógł się przyznać, mieć tą taką odwagę i powiedzieć, dobra, okej, słuchajcie, przeczytałem, podejrzałem, pomyślałem, że lepsze by było to w wersji polskiej naszej. Osobiście jestem zwolennikiem tezy, iż mimo zapożyczeń pomysłów z komiksu o Galach, ważniejszy jest oryginalny wkład Christy w tworzoną przez niego historię. Znacznie przewyższa ona liczbę zapożyczeń czy inspiracji Gościnnego i Uderco. Po latach powielali te same pomysły, sytuacje scenariuszowe, a Christa przez 18 lat zadziwiał bogactwem niestandardowych pomysłów i rozwiązań sytuacyjnych. Parafrazując treść jednej z recenzji książek Roberta Lundluma, można by napisać, w jednych tylko szrankach i konkurach jest więcej akcji i ciekawych pomysłów niż w 6 Asterixach razem wziętych. Tak napisał Arkadiusz Florek, całkowicie się z nim zgadzam. Kazimierz Szymeczko w artykule z Gullivera, numer 4 96 roku, pod tytułem Wpisany w kulturę, nie potrafił odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Christa, wykorzystując francuski model, przeszczepił go na słowiański grunt
i jak ogrodnik, dokonując krzyżówek roślin, wyhodował nowy, piękny kwiat, Szymeczko stwierdził, że Janusz Hrista zrobił dużo dobrego, ale nie wie, czy może chodzi z podniesioną głową. Sam Arkadiusz Florek napisał, że myślę, że w imieniu młodych czytelników, którzy już od dawna znają Asterixa i dzięki najnowszemu wydaniu mają okazję poznać przygody Kajka Kokosza, mogę odpowiedzieć, że Janusz Hrista wyhodował przepiękny kwiat i jak najbardziej może chodzić z podniesioną głową. I z tym też się zgadzam. Dzisiaj właśnie jest premiera Kajka Kokosza. Wszyscy w Polsce już oglądają. Ja też byłem już na dole sprawdzić, czy u mnie na Netflixie jest i co. I nie ma. Mam taki właśnie oto komunikat. I trochę smuteczek, że mieszkając poza granicami kraju, nie będę mógł obejrzeć razem z moimi braćmi w Polsce i z moimi synami tutaj dzisiaj tej bajki, więc wygląda na to, że będę musiał sobie spiracić polską produkcję, żeby być na czasie razem z moimi znajomymi i przyjaciółmi w Polsce. Niestety, takie życie. No i to by było chyba na tyle. Wyszło nam trochę długi odcinek, ale chciałem wam właśnie przybliżyć jak najszybciej, w jak najkrótszej formie w sumie, te wszystkie argumenty, na które ja trafiłem na blogu. Zapraszam jeszcze raz, po raz 58, zapraszam na blog na plasterki. Link w opisie tego wideo. Jest tam kupa materiałów. Jeśli chciałbym to wszystko przełożyć na wideo, nie dałbym rady tego zrobić chyba nawet w pół roku, więc jeśli ktoś z was jest dociekliwy, jeśli ktoś chce się dowiedzieć jeszcze wielu ciekawych rzeczy odnośnie Krysty, Papcio Chmiela i innych sytuacji odnośnie polskiego komiksu Kajka Kokosza i całej historii z nim związanej, zajrzyjcie koniecznie na ten blog. Jest robiony i prowadzony przez pasjonatów. Ilość materiałów tam jest niesamowita. Wszystko, co jest tylko związane z Kajką i Kokoszem, z Chrystą, znajdziecie tam po prostu wiele ciekawych rzeczy. Chciałem wam wszystkim bardzo podziękować za zaangażowanie w moim pierwszym wideo, za wszystkie komentarze, nawet takie uszczypliwe, za wszystkie lajki i za oglądalność. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że to wideo uzupełni tamto i że odpowie wam wszystkim na wiele pytań, które zadaliście w tamtych komentarzach. Próbowałem odpisywać, ale też z drugiej strony chciałem wszystkiego spoilerować, bo chciałem właśnie wypuścić to wideo, więc miejmy nadzieję, że na wszystko udało mi się odpowiedzieć. Jeśli tylko mógłbym was prosić o to, żebyście zasubskrybowali mój kanał, nacisnęli dzwoneczek, dali łapkę w górę, łapkę w dół, zostawcie jakiś komentarz po sobie. To będzie mi bardzo miło i daj mi to energię na kolejne tworzenie filmów, tym bardziej teraz, kiedy jest to bardziej takie challenging, jak mam swoich chłopców już na chacie i troszeczkę jestem bardziej ograniczony czasowo. Z drugiej strony, za jakiś czas na kanale pojawią się kolejne okazje do wygrania nagród z racji tego, że jest się moim followersem i że jest się aktywnym w komentarzach pod filmem, ale więcej już nie będę zdradzał, bo to będzie osobny film, więc zapraszam, pozdrawiam. Wam wszystkim w Polsce życzę miłego oglądania bajki, no a ja będę musiał kombinować, jak to zdobyć Kajka Kokosza. Live long and prosper!